I pierwszy. Łatwo się połamać oczywiście. A tak. Witam was w teście kolejnego hoverboarda. Okazało się, że popełniłem mały błąd. Prawda, hoverboard kosztował 900, 899, ale podobne ma specyfikacje do tamtego, bo ma rozmiar 10 cali, 2x352, czyli silnik no mocny, chyba w dwóch kołach nawet. Prędkość 15 na godzinę i zasięg też 15, także tutaj rewelacja, może jak na złą cenę jest, może trochę nauczymy się na tym jeździć i zobaczymy, jak Adaś sobie poradzi. A pierwszo, Jasiek, pokaż całe sterowanie. Chce się skręcać i przy okazji przyspieszyć w lewo, to wtedy prawo trzeba. Racja. W drugą stronę w odwrót. A żeby hamować, to jest tak samo. Wszystko jasne. A żeby skręcać, to też właśnie do góry. No dobra. I ja się wywaliłem na tym hoverboardzie. To może dobrze. A teraz mam okazję, żeby trochę się nauczyć. Pierwszy Adaś, zobaczymy. I zaraz Adaś do tyłu, kurde, wsteczny. Na maksa. No, także pierwsze spotkanie. Ja ten skręcasz tak w prawo, proszę, żeby to było. Bo są chodne. Jesteśmy trochę w niekorzystnym miejscu, proponuję się przenieść gdzieś. Na tę nóżkę. O, dobry pomysł. Trochę. No tak, bo z tego co wiem, tu jest tryb eco, czyli tryb oszczędzania energii, który przy większej prędkości po prostu zwalnia, no nie działa, nie wiem. Ale można trochę jakoś wyłączyć, ale nie wiem jak. Dobra, przejedź, żeby nie zamknęła się bramka. No, powoli Adaś sobie daje radę, nie? O, bramka nie... Jak wrażenia? Znaczy wiesz, to jest do zastanowienia, ale raczej hoverboard nie posłuży ci po transporcie, nie wiem, przez miasto czy coś. Ludzie będą śmiać się. Ale tutaj jak najbardziej dla rozrywki, nie? No, ja tak wyglądałem w ostatnim filmie, kiedy jeszcze się wywaliłem, także to już w ogóle. Jak idzie? O, znowu pipczenie, dosyć wam znane pewnie. No znowu samochód jedzie, także pójdziemy na drogę, tam będzie trochę więcej miejsca. Dobra, dawaj, spróbuj. Na full się rozpędzić. Tylko jak ty zahamujesz, nie? No i jest tryb eco. Tam jakiś pan mówił, że tam coś tam w środku trzeba było porobić, ale to też trochę kosztuje, żeby szybciej jeździł. Dobra, to... Aha, siedzenie się odbiło. Tak, i okazało się, że ten S-Line jest spoko. W sensie ma duże koła i ma na pewno dwa koła. Będzie taki film, że uczymy się jeździć. Ja może kupię trochę tańszego hoverboarda. No, zdecyduj, tak? Decyzja należy do ciebie. Ja proponuję ci bardziej chyba full like. No. Jansiu. Tak. Cało i nie złożysz. Ale tak ostro, że się można wejść. A was ten tryb, znaczy to nie jest jakaś zabójcza prędkość 15 na godzinę, ale jak się siedzi, się wydaje, że no tak, tak. Tylko, że te pipczenie właśnie przeszkadza trochę strasznie. Tak, trochę przeszkadza, ale... Lepiej kupić tańszą hulajnogę, ale bez tego trybu koniecznego. Myślę, że tak. Wolniejsze, ale można byłoby się rozpędzić. O dokładnie, nie znam. Co? Ale zakręt, kurde. Dobra, poczekamy aż przyjedzie ten rowerzysta. Ja spróbuję swoich sił na hoverboardzie, się już boję, bo się już wywaliłem. Dobra, czysta droga. Ja się już serio boję, ale... Może coś sobie siedzenie większe wypić. Okej, jak to przesunąć, żeby na prawo jechało? Nie, nogą. Nogą? Czy na odwrót są, to to ważne, żeby się skręcać. Kurde, już wybiedzieć. O nie, Igo. No i jak wrażenia? Chciałem się jeździć w końcu. Jest to takie trudne, jak wtedy się wywaliłem,
I z tego co widzę, tu jest regulacja, którą można sobie podwyższyć, bo wiadomo, na mój wzrost nie będzie to dobrze dobrane. Ale oceniam bardzo dobrze, to jest jeden z lepszych powerboardów w tej cenie, bardzo Wam polecam. Zobaczymy jeszcze w kolejnym filmie tamtego, jak się sprawdzi, ale to jest, tak jak mówisz, twojej siostry i on jest słabszy delikatnie, tak? I on kosztował? 600. No to taniej, trochę. Z siedzeniem też? Właśnie? No, znaczy, bez siedzenia też nie. A ja chyba wiem, to się wiem, jaki to jest model, nie? No dobra, fajnie się nauczyłem. Cieszę się, to jest dla mnie jedno z osiągnięć. Czas ładowania to ile? 3-4 godziny. 3-4 godziny. Jeszcze okej, okay. Da się przeżyć. Fajny bajer, naprawdę się wydaje, że jedziemy szybko. Czy to ciężko opanować potem? Myślę, że nie. W komunikacji ruchu czy na ścieżkach raczej sobie poradzimy. Nie będzie z tym problemu jakiegoś większego. No dobra, taki krótki film instruktażowy. Dobra, Adaś spróbuj. 360. Spróbujemy. O, ale wiesz, tak bardzo szybko i efektownie, nie ten. No Jasiek już pokazał, ale chcemy zobaczyć to jeszcze raz. Prawie trochę poćwicz. Dobra, Jasiek, pokaż może ty. I jeszcze raz powiedz o ulepszeniu. No, tym. Tak, to jest wniknięcie tak naprawdę całe oprogramowanie, w sensie do środka i to też koszty są. Nie opłaca się. Nie, raczej nie, bo... Można kupić nowy za 1000 coś. No, sobie dołożyć i no faktycznie. F20. A jeszcze Jasiek, takie pytanie do ciebie przyszłościowe. Czy myślisz jeszcze o jakichś sprzętach elektrycznych do kupienia? Nie. Czy na razie tylko to? Nie. Bo to jest mega frajda. Ale może jeszcze nie mega. Zobacz. Też szybko. Ale o kurde. Znaczy zgodnie z ruchami twoimi, wajchy, nie jest to jakieś trudne. To dosyć szybko robisz, tak sprawnie. O, zobacz, no właśnie. A ty do tyłu idziesz, przodu. A, no to fajnie było. Ale ja kupuję hoverboarda oczywiście. Ostatecznie? Ostatecznie. Nie. Ale nie hulajnogę? Pomyśl. No, bo hoverboard byłby tańszy. Musisz to przemyśleć, tak? No. Do przemyślenia. Hulajnog szybszy, nie? Tak. Tak. I większy zasięg. Nauka nauką, ale jak pójdzie nam na stojąco? To jest bardzo trudne. Poradnik, jak pierwszy... łatwo się połamać oczywiście. A tak, dobra, pierwszy Jasiek. Jasiek bez problemu, bo on już miał styczność ze sprzętem. No, od razu na początku. No też musiałeś się uczyć, tak, ale to jest 100 razy lepsze. To pojedź do przodu czy coś. Zachowaj równowagę taką. No, tak to wygląda. Niby nic trudnego, ale zaraz zobaczymy. A. No to musiało komicznie wyglądać. Ja chyba nie chcę. No dobra, ja spróbuję, ale się cykam. Niech każdy spróbuje, bo to jest nauka, tak? To jest styczność ze sprzętem. Dobra, Adaś. No, także Lęczewski się boi trochę, zaraz zobaczymy. Musisz do przodu, no. Ja nie mam zaufania do takiego sprzętu. W sensie, że boję się, że się wywalę. No. To jest maksimum, co Adaś zrobił. Zobaczymy. To teraz ty się powiesz. Maksimum, co Adaś zrobił. Mówię, nie? Jak? O, nie, ale nie. Ale czemu ty jedziesz? Ty nawet nie wsiądziesz. To jedzie, to może ty się łatwiej cię źle. O, stoję. Troszeczkę, zaraz coś mi pójdzie. To poczekaj, ja chcę spróbować. Ciężko zachować równowagę, ale potem już się ogarnie. Bo ja nie wiem, jak do przodu. Do przodu, tak? W sensie nogi czy co? Czy jak? A, do przodu. No dobra, ogarnę. Powinienem. Do przodu, Adaś. Lęczewski, zobaczymy. O, ładnie. Umiesz, dobrze. Ale nie na długo. No dobra. To nie. Delikatnie, nie? Tak delikatnie, tak? Pierwsze to zachować równowagę w ogóle, nie? Nie jedź. Umiem, ale nie do końca. Długo lekcji przede mną. Zobaczymy się jeszcze na filmie z drugiego hoverboarda. Tak, właśnie z tego zielonego hoverboarda. A, czerwonego, sorry, bo ja widziałem zielonego. O proszę. No. Ez? Na pewno. No wiadomo, że ja się nas wszystkich przebiję, bo już na tym jeździ od lat. No całkiem nieźle. To może wcale nie na.
Ja wszystko rozumiem, wszystko rozumiem. Tak jak w Fortnite, da się robić w sposób tutaj. Dobra, ja się już żegnam, czy nie? Nie, już to pojedę na rowerze. No. Gdzie jedziesz, pojedę na rowerze i się wybalisz od razu. A, no czy wiesz, niby duże koło, ale... W prawo dotrzeć. Czemu to pieściek wystaje? No bo, że może już tutaj wystawałem tato, nie? To się odpaliło. Może jechać. XD. Skupienie na twarzy. Ciekawe, że da się tym 15, jakby ci nie na nogę pchać. Nie próbowałam i nie robiłem tego. Trochę strach, ale... I jeszcze mam tam sam cyrachowy. No może zobaczymy, jeszcze jakiś debil przyjdzie i nas zabierze. Dobra. Spróbuj zawrócić, mocniej którąś nogą przycisnąć. O. O kurde, się nauczył, cwaniak. Chciałem przyspieszyć. Nie. Tu może jednak nie. Z taką prędkością to można zanudzić się na śmierć. Ale działa, jedzie no. No jeszcze jest szybciej wyciągnąć. Serio? No właśnie. To był pierwszy raz. Znaczy wiesz, piąty raz. I nadal nic, nadal nic. Tak jedzie się lepiej niż moja siostra. No wiesz, to jest trudniejsze, nie? A wiesz dlaczego? No. Ona na swojej koleżanki z Alkaliny. No. No ma takiego białego, tylko tam Sky Master chyba. Mhm. Firmę i ona próbowała i się wywaliła po prostu, teraz nie jeździ. A i traumę, traumę ma. Mogę to tu? Nie? Można, można. No dawaj, dawaj. Wiem, że dziwnie wyglądam. O, o już mogę. Już wyćwiczony człowiek. A się pobiłeś chyba. Biłem, ja się szybko myślę, że sprzęt elektryczny dla mnie nie strasznie. A czy talka mi pobiła? Czy ja mogę szybciej nawet? Dzięki za oglądanie, był Jaś, Jasiek i z tyłu Adaś, siema.